Marek, co ty znowu w tej kuchni dłubiesz? Chodź, mam fajny przepis na ogórki małosolne. Moje ulubione. Chodź, zdradzę ci przepis. Potrzebujemy kilogram ogórków, czosnek, chrzan, koper, sól i wodę. Już nie umiem się doczekać. Ogórki musimy bardzo dobrze wypłukać. Pozostałe składniki też dobrze płuczemy. Do wody wsypujemy 2 łyżki soli. I całość dobrze mieszamy. Na dno słoika dajemy koper. Wrzucamy pokrojony chrzan. Wrzucamy pokrojony czosnek. Na to wszystko wrzucamy ogórki. Ogórki przykrywamy koprem, chrzanem i czosnkiem. Całość zalewamy wodą z solą. Najważniejsze, dodajemy papryczkę, czyli jedną. Zobacz, jak to fajnie wygląda. Poezja. Słoik zamykamy i zostawiamy na kilka dni. No ale kiedy one będą gotowe? Na 3 dni zostawimy w kuchni i gotowe do jedzenia.